Na program zaprasza sponsor, producent termoizolacji Termano. Muzeum Powstania Warszawskiego i dyrektor Jan Ołdakowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten spot, który przed chwilą widzieliśmy, powstał z okazji zbliżającej się rocznicy i wszyscy mówią, komentują, że fantastyczny, piękny i bardzo wzruszający. Muszę powiedzieć, że nas samych zaskoczyła reakcja internautów. Nie wiedzieliśmy, że tyle osób się jakby emocjonalnie do tego spotu odniesie, bo właściwie są same pozytywne komentarze. Myśmy chcieli, żeby ten spot był trochę zagadką, kto mówi, o co chodzi, dlaczego są te dwa plany czasowe na nim się nakładają, ale cieszę się, że wszyscy zrozumieli. Ja myślę, że najlepsze pomysły to są te najprostsze i tutaj chyba bardzo to widać właśnie w przypadku zbicia tego XXI wieku z tym, co działo się wtedy. Cieszymy się, że w ogóle pracowaliśmy, bo to nie jest jakaś wielka produkcja, ale cieszymy się, że była dobra ekipa z dobrą energią. Był reżyser Przemysław Stański, który pracował i z Papaya Films, i z Platici Masz studiem. Także to była krótka praca, ale bardzo intensywna i cieszymy się z efektu, no bo przez pierwszą dobę obejrzało to ponad 250 tysięcy internautów. Zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i to już w najbliższą środę, ale te uroczystości i te obchody zaczynają się tak naprawdę już dzisiaj, to z takim mocnym przytupem, bo fantastyczny koncert przed nami dziś wieczorem. No bo my, opowiadając o Powstaniu Warszawskim, opowiadamy też sentyment do Warszawy, której już nie ma. Opowiadamy ten świat, który zniknął i jednym z elementów tej opowieści jest taki jeden z pieśniarzy, jeden z takich muzycznych kronikarzy tego świata, czyli Mieczysław Fok. I dziś usłyszymy go w aranżacji, jego piosenki usłyszymy w aranżacji duetu Masecki-Młynarski. I w tym koncercie jeszcze zostali zaproszeni do udziału fantastyczni aktorzy, którzy także wystąpią. Tak, którzy poznali się na planie z zimnej wojny. Będzie Agata Kulesza, będzie Anna Kulik. Zaśpiewa też między innymi Szymon Komasa, także będą też wspaniałe głosy. Będzie właśnie baryton Szymona Komasy, który jest tym głosem, którym na co dzień śpiewał, którym śpiewał Mieczysław Fok. Nie da się ukryć, tak sobie myślę, że tego typu imprezy, czy takie spoty, różnego rodzaju akcje mają nam wszystkim przybliżyć to, co działo się tak naprawdę podczas II wojny światowej i także oczywiście to, co wydarzyło się w 1944 roku. I tak sobie myślę, czy to jest taki fajny moment, żeby łączyć pokolenia, ale nie tylko, ale żeby też łączyć poróżnionych na co dzień, chociażby politycznie. Dwa dni temu powstańcy i władze Warszawy podpisały taki apel wspólny, żeby razem świętować i ponad podziałami kolejną rocznicę. Czy potrzebujemy takich apeli, czy to jest coś tak naturalnego, że w tym czasie faktycznie udaje nam się wynieść ponad to wszystko? Oczywiście zdarzają się czasami jakieś sytuacje, które ranią, czy które nas dotykają, ale Powstanie Warszawskie w ogóle jest takim czasem, w którym raczej wszyscy się zgadzają, że szacunek dla powstańców, że uczczenie minutą ciszy, godziny W, to jest coś ponadpartyjnego, to jest coś ponad podziałami. Także to się co roku odbywa. Oczywiście są rzeczy, które czasami nas bolą, ale to są naprawdę pojedyncze incydenty, natomiast rzeczywiście wszyscy świętujemy. Jesteśmy dumni na przykład ze spotkania, które będzie tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego w niedzielę. To jest spotkanie powstańców z rodzinami, z władzami Polski, z władzami Warszawy, ale na tym spotkaniu będzie też 500 harcerzy, którzy mają tutaj zlot i kilkuset, pewnie 400 wolontariuszy. I to jest dla nas wyjątkowe spotkanie, to jest właśnie ta sztafeta pokoleń, że powstańcy, którzy nie tylko byli dzielnymi żołnierzami, ale też byli wyjątkowymi obywatelami, spotkają swoich następców. Ludzi, którym nieobojętne jest to, co się dzieje teraz, ludzi zaangażowanych, ludzi, którzy potrafią się poświęcać dla jakiejś idei, potrafią zrobić coś wyjątkowego. Przecież ci harcerzy przyjeżdżają tutaj na ten zlot z całej Polski. Wielu wolontariuszy też przyjeżdża nie tylko z innych miast niż Warszawa, ale też spoza polskich granic. Są zresztą wolontariusze, którzy przylecą na obchody Powstania Warszawskiego tutaj pracować z innych kontynentów, bo mamy i wolontariuszkę z Brazylii, mamy i ktoś przyleci ze Stanów Zjednoczonych. Także
Powstańcy spotkają tutaj tych, którym nieobojętne jest dobro wspólnoty, sprawy obywatelskie, sprawy patriotyczne i to jest dla nas wyjątkowe, to spotkanie. Mhm. I faktycznie zauważa pan w ciągu lat, obserwując właśnie chociażby tego typu spotkania związane z rocznicą wybuchu powstania, że te pokolenia są się gdzieś w stanie połączyć, że ci młodzi ludzie są w stanie zrozumieć, co się potencjalnie podczas II wojny działo. Czy są w stanie postawić się w sytuacji, w jakiej byli wtedy powstańcy, którzy byli w ich wieku albo na pewno jeszcze dużo młodsi? Tak, to jest właśnie wyjątkowe w tym spotkaniu, że powstańcy spotykają swoich rówieśników z okresu powstania. Ale nie opowiadają im tylko o walce, tylko właśnie opowiadają im o odpowiedzialności, o odwadze, o bohaterstwie, no bo żeby zrobić coś wyjątkowego, żeby być bohaterem, to również można być bohaterem w czasie pokoju, można zrobić coś wyjątkowego. Więc powstańcy namawiają tych młodych ludzi do tego, żeby byli wyjątkowi też w dzisiejszych czasach. I udaje się to, jak pan myśli? Co roku dajemy tu w muzeum taką nagrodę imienia Jana Rodowicza Anody. Nazywamy ją dla powstańców czasu pokoju. Jest wiele wspaniałych młodych ludzi, nawet nastolatków, którzy potrafią zrobić coś wyjątkowego. Ryzykując własne życie, uratować komuś życie, albo się przygotowują do tego, chodzą na jakieś kursy. Potrafią zresztą zrobić wokół jakiejś idei dużo fajnego społecznego zamieszania. Potrafią coś zmienić tak, w swojej społeczności lokalnej. Często ich nie widzimy, bo media ich nie pokazują. Ale można powiedzieć, że są w Polsce, żyją, jest ich naprawdę dużo naśladowcy powstańców. To by było bardzo inspirujące i pocieszające, bo szczerze mówiąc, ja wiem, że teraz będę generalizować, ale mimo wszystko mamy takie poczucie, że dzisiaj młodzi ludzie są zajęci kompletnie innymi rzeczami i chyba w większości, tak generalizując, ciężko pochylać się nad historią i nad tym, jaki to potencjalnie miało wpływ na wykształtowanie, nie wiem, tego miasta, tego państwa, charakterów ich dziadków, ich rodziców i tym samym ich samych. To oczywiście, ale moim zdaniem są też można być gamerem, czyli siedzieć dużo czasu przed komputerem, ale i mieć też jakąś inną pasję, wychodzić z domu i robić coś z kolegami. Także my zachęcamy do tego, żeby czasami znaleźli czas między rozrywkami, wyszli, spotkali kogoś faktycznego, pomogli komuś fizycznemu. Stąd też często zachęcamy młodych ludzi, żeby zobaczyli, czy w ich otoczeniu nie ma jakiegoś powstańca, nie ma żołnierza Armii Krajowej, którego można odwiedzić, być może trzeba mu pomóc, może poczytać książkę czy gazetę, bo może już słabiej widzi. Więc jakby, żeby zainteresować się jego potrzebami. To jest taki moment, kiedy oni są wśród nas, a wiele kiedyś zaryzykowali dla Polski, wiele poświęcili, a dzisiaj jest taki moment, że to my im możemy pomagać. Jak pan obserwuje tutaj ludzi, którzy przychodzą do muzeum, to faktycznie dominują ci młodzi ludzie, są ciekawi tej historii, chcą dowiedzieć się, co działo się. Często są to też na pewno obcokrajowcy, tak jak pan mówi, wśród chociażby wolontariuszy są ludzie, którzy z drugiego końca świata przyjeżdżają, ale czy wśród gości faktycznie to zainteresowanie polską historią tych młodszych jest tak duże? To jest, bo Powstanie Warszawskie jest takim wydarzeniem, które budzi pewnego rodzaju szacunek i sprzeciw, bo z jednej strony mamy tych cudownych młodych ludzi, za których trzymamy kciuki i chcemy, żeby wygrali, no a z drugiej strony Powstanie Warszawskie kończy się tragedią, kończy się hekatomą, zniszczeniem Warszawy. I jest w tym jakaś niezgoda, ale jest w tym też bunt przeciwko zastanemu światu. To powstanie, i to widzą młodzi ludzie, i dlatego bardzo się utożsamiają z powstańcami, bo młodzi ludzie mają coś takiego w sobie, że chcieliby zmienić świat, że chcieliby go zrobić innym na swoją modłę. Uważają, że trzeba coś przełamać. I Powstanie Warszawskie jest idealnym właśnie wydarzeniem historycznym dla młodych ludzi. Oni się w nim odnajdują, widzą ten sprzeciw, ten bunt przeciwko totalitarnemu złu niemieckiemu, który wtedy był przyczyną wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś młodzi ludzie też rozumieją, dzisiejsi współcześni młodzi ludzie, dlatego jest ich tutaj tyle, również właśnie z zagranicy, bo tu przyjeżdżają też turyści z całego świata, którzy wiedzą, że w Polsce Polacy się zajmują historią, dla Polaków historia jest ważna, no i przychodzą do nas zrozumieć, bo tego z zewnątrz nie widać z daleka, dlaczego Polacy się tak bardzo tą swoją historią zajmują. I oni do nas przyjeżdżają zrozumieć swoją, naszą historię. Koncert dzisiaj wieczorem o której? O 21:00 zaczynamy punktualnie, bo jesteśmy w telewizji, w radiu, są transmisje, także od 20:00 się tutaj spotykamy i mam nadzieję, że pogoda nie przeszkodzi w tym, żeby Masecki z Łynarskim. Najwyżej trochę ciepły deszcz wszystkich zmoczy, ale myślę, że to nikomu nie zaszkodzi. Kto nie będzie mógł w takim razie być osobiście, zapraszamy do oglądania i słuchania. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Choć lepiej przyjść, bo
Dzisiaj też premiera płyty, więc będzie można kupić te płyty i artyści będą podpisywać, więc będzie można zdobyć wyjątkowy autograf. Bardzo serdecznie dziękuję. Jan Ołtakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Na program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.